Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek Oldies Falą, czyli program, w którym rozmawiamy o pomorskim sporcie, ale nie o takim, można powiedzieć, tym na najwyższym szczeblu, czyli piłka nożna, koszykówka, czyli o sporcie, który każdy zna, każdy o nim wszędzie słyszy, ale o tym sporcie, który czasami jest gdzieś niedoceniony. Dzisiaj razem ze mną są wybitni sportowcy, zresztą, czy tak bardzo wybitni, to zresztą za chwilę porozmawiamy, więc sami Państwo ocenią, czy wybitni, czy niewybitni. Z mojej strony na pewno niedocenianie, jeżeli chodzi tutaj o Pomorze, jeżeli chodzi o polski sport, tenisiści stołowi, dobrze mówię? Zgadza się. Tak. Klub od razu, żebym nie pomylił, wezmę z kartki, ok? KS, AZS, AWF i S, Balta Gdańsk. Też się zgadza? Wszystko dobrze to powiedziałem, fajnie, żeby sponsor się nie obraził. I od mojej prawej strony trener drużyny Bartosz Gajek. Witam serdecznie. I tutaj proszę, jak coś tobie popraw, bo przyznam się, że kilku osób się pytałem, żeby poprawnie wypowiedzieć, ale po pierwsze mi powiedziano w Lotto Superlidze, powiedziano mi, mów po prostu Wanji. Wanji, tak. Ale mam napisane Zeng, nie umiem wypowiedzieć. Zeng i Wang, Wang Zeng i. O, no dalej nie wypowiem tego. Wanji. Witam serdecznie. Witam was bardzo serdecznie. Powiem wam tak, tenis stołowy mi się kojarzy z tym, że będąc w szkole podstawowej, to był zimą najbardziej lubiany przez wszystkich chłopaków sport, który robiliśmy, każdy w łeb. To było po prostu cały czas paletka, tip, 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 rakietka, ile po prostu, nie, paletka, rakietka. To już pierwsze pytanie do was. Tak, są jakby dwa rodzaje wymowy, jedni mówią na to paletka. My w tym sporcie profesjonalnym posługujemy się określeniem rakietka. Tak jak to też mówią na tenis stołowy, ping-pong. No właśnie, to drugie. W ogóle skąd się wzięło? No bo tenis stołowy, ja to rozumiem. Ale skąd się wzięła nazwa ping-pong? Rozumiem, to musiało być jakieś takie po prostu oddolne stwierdzenie. Ja do końca nie znam historii, czemu tak. My się śmiejemy na sali, że od głosów piłeczki. To dobre, faktycznie. Ale może jest jakieś głębsze tego znaczenie. Nie wiem, jak jest w Chinach, gdzie ten sport jest najbardziej popularną dyscypliną i sportem narodowym, więc to może by Wanji coś powiedział na ten temat. No ja też tak słyszałem, jeżeli chodzi o tę nazwę ping-pong, to od dźwięku, tak. Ping-pong. A też historia... Dobra, proponuję Państwu tak, nie wszyscy wezmą sobie rakietkę w domu teraz i sobie poodbijają, czy faktycznie słychać to ping-pong, nie? Ale coś w tym jest na pewno. To tak, czyli już wiemy na pewno jedno. Rakietka. Tak jest. I do tego, piłeczka z czego jest? Bo ja zawsze uważałem za dzieciaka po prostu, że to plastik, faktycznie? To jest plastikowa piłeczka, czy to jest większe, lepsze, jakieś dziwne stworzenie, może za, nie? Za dzieciaka to były piłeczki zbudowane z celuloidu. To jest taki rodzaj materiału. To mi się z celulitem kojarzy bardziej. No właśnie, nie do końca. A teraz od, nie wiem, Wanji, to jest od 3-4 lat? Od 4 lat, tak. Gdzieś 4 lata właśnie są piłeczki produkowane już plastikowe. Plastikowe, czyli to teraz jest plastikowe, tak, wcześniej było z innego materiału. Rozumiem, że plastikiem pod tym względem lepiej się gra, bo lżejszy? Nie. Zmiany miały na uwadze to, aby była większa oglądalność tego sportu poprzez dłuższe wymiany w tenisie stołowym, żeby nie były one tak dynamiczne i tak krótkie, a zastosowanie piłeczki plastikowej miało wprowadzić większą trudność nadawania rotacji, podkręcania tej piłeczki przez zawodników i to miało wydłużyć te wymiany pomiędzy tenisistami. Też pod kątem żeby Europejczyków czy obcokrajowców, żeby mogli rywalizować z Chińczykami, bo przez dłuższy czas Chińczycy dominują, też kombinują, żeby jak ten sport wyrównać. To tak pozasportowo, to nieładnie trochę w takim razie. Nie, myślę, że nie, bo zasady są dla wszystkich takich same i wszyscy gramy jakby tym samym, ale faktycznie, no, kiedy były tam te piłeczki, to Chińczycy bardzo dominowali. Teraz też jest tak, ale
No, zdarzają się teraz czasami wpadki. Nie wiem, czy to są związane stricte ze sprzętem, czy ten sport się gdzieś tam troszkę wyrównuje, ale no, dalej jest ich wielka tutaj hegemonia, jakby to powiedzieć. Przyznam się, że jakiś czas temu, kiedy już wiedziałem, że będziecie moimi gośćmi, że będziemy rozmawiać o tenisie stołowym, po pierwsze wklepałem sobie Lotto Superliga, zastanawiałem się, jak te rozgrywki wyglądają, o co chodzi, ile mamy zespołów, kto właśnie jest z Gdańska, ile, jak szeroka jest kadra. Przyznam się, że wpisując już bardzo łatwo było znaleźć wszystkie informacje, więc to jest plus dla ligi, że widać, że idzie to w bardzo profesjonalną już w tej chwili stronę. Nie wiem, jak to było kiedyś, ale w tej chwili to wygląda coraz faktycznie lepiej. No ale właśnie, grając, to wy trenując, no, rywalizując na poziomie ekstraklasy, superligi, jesteście zawodowcami, czy bardziej amatorami, czy możecie z tego żyć, czy to jest właśnie raczej bardziej cały czas jeszcze hobby? Rozgrywki Lotto Superligi, czyli tej najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, są to rozgrywki zawodowe i czołowi zawodnicy poszczególnych drużyn, jest to dla nich zawód. Oni podporządkowali swoje życie, żeby być sportowcem, i ci najlepsi na pewno z tego żyją, czerpią korzyści finansowe i są się w stanie z tego utrzymać, i na pewno się też to im opłaca. Z kolei zawodnicy, którzy jakby startują w tych rozgrywkach i nabierają doświadczenia i zaczynają tę rywalizację, no to na pewno też nie są amatorami, bo to są zawodnicy, którzy już wiele lat trenują, aby w ogóle się znaleźć w tych rozgrywkach, bo rywalizacja teraz jest duża i żeby mieć skład, który może rywalizować z pozostałymi drużynami, no to praktycznie każdy z tych zawodników musi uprawiać tylko ten sport i nie ma czasu za wiele na robienie coś innego. I to jest całkowite poświęcenie. Całkowicie, tak. No dobrze, no to z jednej strony bardzo dobrze, ale wygląda, tylko że zastanawiam się, w Polsce faktycznie, u nas, w naszym kraju, od ilu lat tą zawodową ligę mamy? Rozgrywki ekstraklasy to, odkąd ja pamiętam, zawsze były, jak ja byłem jeszcze zawodnikiem, który zaczynał dopiero treningi w gdańskim AZS AWFIS Gdańsk, gdzie historia tego klubu jest znakomita i pamięta czasy Andrzeja Gruby i Lechaszka Kucharskiego. Więc ta ekstraklasa była zawsze, ale w latach 90. nie było stać klubów w Polsce, żeby utrzymać tych najlepszych zawodników, i wtedy był taki czas, gdzie zawodnicy wyjeżdżali za granicę grać, ci najlepsi. A myślę, że odpowiadając już na to pytanie konkretnie, od kiedy Polska Liga zrobiła się tak też silnie finansowa, że mogą zawodnicy tutaj rywalizować w polskich klubach, to myślę, że 2009 albo 2010. Trochę już sezonów minęło od tego czasu. Tak. Właśnie, a sezon dla tenisistów stołowych to jest jaki okres? Od do? Rozgrywki ligowe. Bo tak, jak widziałem w ogóle w kalendarz, to jak gracie te kolejki, to jest nigdy indziej tak nie ma, tak, prawda? Naprawdę. My właśnie z tym walczymy jeszcze. Parę rzeczy się na to składa, że te kolejki są tak ciasno poukładane, bo pewnie to masz na myśli, że mecz po meczu. Tak, bo jest na przykład długa przerwa, a potem są na przykład 3-4 kolejki, tak. Nie wiem, w kilka dni naprawdę. I teraz mamy właśnie taki okres, tak. Bardzo ciężki dla nas, bo z tych meczy bardzo sporo w październiku. Ale wracając do pytania na temat rozgrywek, tak? Mhm. To w 2010 roku to te rozgrywki się jakby umocniły finansowo. No i
jesteśmy teraz obecnie, moim zdaniem, trzecią ligą rozgrywkową w Europie chyba. Bo Niemcy to jest, myślę, numer jeden. Bundesliga. Bundesliga niemiecka, tak. Dwa to jest francuska Pro A, tak? Pro A. Się nazywają. No i tutaj na trzecim miejscu myślę, że jesteśmy blisko ligi francuskiej. Tak mi się wydaje, tak, przynajmniej. Tak. Nie, no to w takim razie niesamowita sytuacja, bo naprawdę nie jesteście, można powiedzieć, w pełni niedocenieni, tak, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. Trzech drużyny z Polski, dwie drużyny startuje Liga Mistrzów, jedna drużyna startuje Pucharę Tytuły. Tak, no. Lidze Europy, na wzór piłki nożnej. Czyli europejskie rozgrywki są dwa rodzaje, tak? Tak. Tak. Okej, czyli dwa do Ligi Mistrzów, tak jakby wchodzili Champions, i jedna w rozgrywkach niższych, i wy, rozumiem, teraz jesteście w europejskich też pucharach. Nie. To są troszkę inne zasady niż powszechnie nam znane z piłki nożnej, że na przykład w Lidze Mistrzów może rywalizować tam w tych eliminacjach mistrz Polski, mistrz kraju. W tenisie stołowym jest to troszeczkę inaczej, ponieważ żeby zagrać w Lidze Mistrzów, to trzeba przed sezonem wysłać taką deklarację chęci uczestnictwa w tych prestiżowych rozgrywkach i podać skład, jaki by tworzyła drużyna, jakie już ma się kontrakty podpisane na przyszły sezon. No i wtedy taka komisja Europejskiej Federacji zbiera się, rozważa wszystkie podania i do Ligi Mistrzów jakby dostaje pozwolenie 16 drużyn, które mają najsilniejszy ranking zawodników. A ranking, każdy ranking zawodników to składa się, jakim ma miejsce w rankingu światowym, indywidualnym, tak? Czyli to nie do końca jest za każdym razem liga, że gwarantuje udział w europejskim. Nie, to tutaj jest troszkę inaczej właśnie, dlatego czyli tak najważniejsze są w tym wypadku, idą dalej, pieniądze. Tak, no wiele klubów właśnie tak działa, że ściągają zawodników stricte tylko na kolejki meczowe. Są to najczęściej Azjaci, no bo są cały czas jest ich dużo i prezentują świetny poziom sportowy. A mało klubów prowadzi szkolenie. A my jako AZS-owy jest Gdańsk możemy powiedzieć, że poszliśmy troszkę inną ścieżką. Mieszkamy na co dzień w Gdańsku, trenujemy ze sobą, spędzamy czas, razem się cieszymy, razem dzielimy się smutkami, razem trenujemy na sali, przebywamy bardzo dużo i w poprzednich dwóch sezonach to zafunkcjonowało i zdobywaliśmy medale. Takim etatowym klubem chyba w Polsce jest ta ekipa z Działdowa, dobrze pamiętam? Tak, no są dwa kluby takie wyróżniające się w Polsce, to jest Dekorglas Działdowo i... Pogolia Grodzisk Mazowiecki. Aha, okej. Okay. I wy w ostatnim sezonie jesteście ten numer 3, ale macie zamiar jeździć wyżej. Tak, no Bandzi, jak mamy aspiracje? Mamy takie, no wiadomo, celujemy wysoko. Liga w tym roku jest mega silna. Pamiętam chyba przed pandemią była taka mocna liga. Później no, te 3 lata graliśmy taki skład, dużo klub krajowy, nie, europejski. A w tym roku spadają 4 drużyny. I nagle patrzę, każde drużyny mają Koreańczyka, czy tam Japończyka, Chińczyka. Także no, my też ściągnęliśmy Shodaya Sakane z Japonii. Chciałem się zapytać, jak się wypowiada imię, nazwisko, bo przyznam, miałem problem. I także też pierwszy dwóch meczy nam pomógł. Tak, a w tej chwili, bo w ostatnim meczu widziałem, nie było go, jest kontuzjowany? Nie, bo jest w Japonii, ma tam w Japonii rozrywki, także... A, czyli można łączyć, tak? Można łączyć. Kilku, tak jak żużlowce na przykład. Tak. W kilku ligach biorą udział, rozumiem, w ten sposób zarabia się na życie, żeby było tych pieniędzy odłożonych więcej. Tak jest. Tak jest życie sportowców, no...
Rozumiem, no dobrze, to teraz przejdziemy już typowo do waszego klubu. Fakt faktem, jak to wygląda u was? Gdzie gracie, jak rozgrywacie swoje mecze, gdzie można znaleźć u was informacje? Ktoś, kto chciałby wam kibicować, w jaki sposób może to zrobić, gdzie faktycznie się zjawić? No i jak ci wasi kibice wyglądają? No bo kibic przy sporcie to bardzo ważna sprawa. Tak, kibic, to dla nich tak naprawdę też walczymy, rywalizujemy i gramy w tych rozgrywkach. Tak jak na początku powiedziałeś, jest to sport niszowy i czasami brakuje nam tego wsparcia przy stole ping-pongowym podczas meczy ligowych. No, powiedziałeś w sporcie ping-pongowym. No, oczywiście. No. My się posługujemy tą nazwą też i tutaj... Czyli to nie jest uwłaczające. No, oczywiście, że... Okay. Ja zawsze mówię, że w ping-ponga każdy grał tak jak no, my tu siedzimy, wiadomo, ale ty też grałeś pewnie i... Tak, i w szkole, w klasie byłem drugi zawsze. Drugi był. Tak. Bo ping-ponga mam wrażenie, że każdy grał, tak? Może nie każdy grał w rugby, czy jeździł na nartach, ale ten tenis stołowy, każdemu gdzieś ta rakietka towarzyszyła, czy to na koloniach, jakichś obozach sportowych, czy na wakacjach z rodzicami. I każdy wie, na czym to polega. Ale to też chyba nie jest, sorry, że ci przerwę, to chyba też nie jest dla takiego kogoś młodego, wchodzącego w ten sport, to też nie jest duży, wielki wydatek finansowy. Czasami wiadomo, są sporty, gdzie trzeba po prostu, rodzice muszą władować po prostu setki tysięcy złotych przez całą jego młodą karierę. Tenis stołowy chyba nie jest aż tak drogi, więc jest dobrą odskocznią taką sportową dla każdego młodego zawodnika, znaczy człowieka, dokładnie, tak, aby zajął się swoim zdrowiem. Tak. Tutaj wystarczy kupić rakietkę, układzinę, tak, i płacić składki miesięczne i można, no, ile, 100-200 zł, coś takiego, i można tutaj dziecko do klubu zapisać i trenować, tak? A stroje dostaje od klubu i widzimy, ładne są za nami, piękne dresy butterfly. No dobrze, a wtedy to wróćmy teraz do tych kibiców. Gdzie rozgrywacie swoje mecze? Mecze rozgrywamy na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, w Oliwie. A dokładny adres naszej sali, gdzie trenujemy, gdzie można przyjść na zajęcia w tygodniu, a w weekendy popatrzeć i pokibicować w meczach. No, zapisz się sobie. To są ulica Trzyżewskiego 30A, wjazd ulicy Nadwodnej. Serdecznie zapraszamy. Tak jest, tak jest. Ja też mam nadzieję, ja postaram się na jakiś najbliższy mecz przyjść, bo jestem ciekawy, jak to wygląda, bo to jest moje spostrzeżenie. Mam wrażenie, że oglądając mecz w telewizji tenisa stołowego, nie zobaczę więcej niż na żywo. Mam wrażenie, że na żywo to ta piłeczka będzie ty i nie zauważę. W telewizji mimo wszystko jest jakaś powtórka. Ja nie wiem jak ty, Wandzi, ale ja na przykład jak oglądam mecze tenisa stołowego w telewizji, to one nie oddają właśnie moim zdaniem tych emocji, tak, tego co się dzieje na sali, jakie są wymiany. To ten właśnie sport ma, nie wiem czemu, ale on, kamera jakoś nie potrafi przekazać tego wszystkiego, co się dzieje, moim zdaniem, ale chyba też jest coś w tym, co mówisz, bo odzwierciedlenie tego w postaci kibiców jest jakby w Gdańsku, na Pomorzu jest bardzo mała i nad tym ubolewamy. Strona internetowa, gdzie można zobaczyć, kiedy gracie na przykład tutaj, jest coś takiego? Oczywiście, posiadamy swoją stronę internetową, to jest www.azsawfis.pl, to jest strona oficjalna klubu. Oczywiście mamy też fanpage'a na Facebooku, to jest AZS-AWFIS Gdańsk, sekcja tenisa stołowego, więc tam można na bieżąco śledzić nie tylko kiedy są mecze, ale treningi, co się dzieje w życiu sekcji. Link do fanpage'a klubu będzie oczywiście u nas w komentarzach podany, więc od razu klikajcie. Tak, dokładnie tak. No dobra, to mamy gdzie gracie, jak gracie, to teraz, żeby grać na poziomie takim na przykład jak Van G, ile razy w tygodniu trzeba trenować, żeby no, być profesjonalnym, zawodowym tenisistą stołowym?
No przekazuję i... połowę, czy tam rywacie. Bo ja trenowałem, wydawało mi się dużo i nigdy poziomu nie osiągnąłem takiego, jak chciałem. Jeżeli powiedzmy, że zaczynasz od 7 roku życia, powiem na przykład jak u mnie. 7 roku zacząłem i trenowałem codziennie, raz dziennie do 13 roku życia. Później Raz dziennie? Raz dziennie. Codziennie? Codziennie. Dobra, raz dziennie, codziennie. Może sobota, niedziela tam wolnych, tak? Ale od poniedziałku do piątku codziennie. Później od 13 roku życia do 18, nie wiem jak to powiedzieć, 8 godzin dziennie. To już przechodziłem wtedy do ośrodka. Tam już nie było żartu. Oto o tych młodych tenisistów coraz trudniej będziemy, jak będziemy tak tą rozmowę prowadzić, ale okej. No, ale w Europie jest możliwość dwa razy dziennie przed szkołą. Niektórzy trenują z 7 do 8.30 powiedzmy, a po szkole jeszcze drugi trening prowadzi, żeby doprowadzić do taki poziom, powiedzmy, superligi albo taki światowy. Myślę, że minimum powiedzmy 10 treningów w tygodniu. 10 godzin to jest minimum, tak? Żeby jeszcze nie liczymy tutaj trening fizycznie i tak dalej, ale przy stole to jest minimum. No właśnie, bo tak się też z drugiej strony się zastanawiam, w samym tenisie stołowym, co jest ważniejsze? Właśnie to jest, że ktoś jest energiczny, szybki, czy ma więcej siły? Jaka cecha jest najważniejsza? No właśnie. Od której potem się pracuje dalej? No właśnie, wydaje się, że właśnie to jest piękno tego sportu, że tam są wszystkie składowe potrzebne. Musisz być dynamiczny, a zarazem mental musi być spokojny. Niektóre zagrania musisz wykonywać płynnie, spokojnie, niektóre musi być akcent siłowy. Na nogach musisz czasami być zwinny, a przed serwem musisz wyciszyć oddech i pomyśleć, co zagrać, więc ja to nazywam takie tenisowe szachy, można by powiedzieć, bo cały czas jest analiza przeciwnika i jak tutaj zagrać i gdzie posłać piłeczkę, żeby było mu niewygodnie, jeszcze przewidzieć też jego następne ruchy, tylko no to się dzieje zawsze w ułamku sekundy. Tak, to, że to szybki sport, to widać za każdym razem, kiedy oglądam. Przyznam się, że najczęściej tenis stołowy oglądam podczas Igrzysk Olimpijskich, gdzie wtedy faktycznie są pokazywane transmisje, czy u nas właśnie Natalia Partyka w momencie, kiedy gra, no to wiadomo, wtedy się patrzy i łapie się faktycznie to, o co w tym sporcie chodzi. Przypominają się najczęściej dziecięce czasy, tak, właśnie jak w szkole podstawowej się grało i odbijało się w tym ping-pongu, ale właśnie z drugiej strony pomoże to naprawdę. Są też niesamowite właśnie tradycje, przede wszystkim no nasz słynny, najlepszy polski chyba tenisista stołowy Andrzej Grubba, ale rozumiem, że u nas w Gdańsku w tym klubie więcej było takich też dobrych, obiecujących zawodników, którzy osiągali fajne wyniki. No. Tak, począwszy od tych początków, co mówisz, to w 84 bądź 85 roku nasz klub AZS-ów w Gdańsku zdobywał Puchar Europy. Wtedy to był nadzór Ligi Mistrzów, więc do niedawna żadnemu klubowi w Polsce nie udało się tego powtórzyć. Rok temu bodajże, jak dobrze pamiętam, chyba w Lidze Kobiecej Siarka Tarnobrzeg sięgnęła w Lidze Mistrzów Kobiet po tytuł. A tak nikomu się tego nie udało, więc tradycje mamy piękne. Obecnie wspiera nas bardzo tutaj Wandzi jako zawodnik, też trener, mentor młodych zawodników, bo Wandzi też ma ogromne sukcesy. Nie będę się tutaj chwalił za niego, ale jak nawiązywałeś do Igrzysk Olimpijskich, to też był dwukrotnym uczestnikiem i reprezentował Polskę, więc to nielicznym zawodnikom to się udało przez te wszystkie lata, jeżeli chodzi o reprezentację męską naszego kraju. Tak, to od razu pytanie, jak to było na tych Igrzyskach Olimpijskich? Przyznam się, że zawsze moim marzeniem było być gdzieś tam w pobliżu zawodników startujących na Igrzyskach Olimpijskich. Nigdy mi się to nie udało, więc od razu zapytam cię, to jest chyba pamiątka na całe życie, co?
Tak, to jest pamiątkę dla siebie, marzenia każdego zawodnika, być na Igrzyska Olimpijskie, być w tej wiosce Igrzyska Olimpijskie i być wśród tych zawodników. I naprawdę kiedyś, jak na przykład Rafa Nadal czy Djokovic, to zobaczyłem tylko telewizorze czy Radwańską, to normalnie z nimi jem obiad, kolację, śniadanie i w tych wiosce ich widzę i czuję, że po prostu ja też jestem taki światowy zawodnik, jestem tutaj. Takie jest niesamowite uczucie być na Igrzyska Olimpijskie i 4 lata poświęcać na taki ciężki treningu, być i startować na Igrzyska Olimpijskie, to jest naprawdę niesamowite przeżycie, a jeżeli jeszcze coś tam wygrasz, to już w ogóle pamiątka na całe życie. Ale szczerze mówiąc, jak tenisista stołowy możesz na takie igrzyska olimpijskie pojechać? Bo rozumiem, gracie na co dzień właśnie w lidze i z tej ligi, rozumiem, jest trener reprezentacji, który powołuje, czy też według jakiegoś rankingu są powołania, czy zdobywa się po prostu indywidualnie taką eliminację? Jak to wygląda? Tenisowy się dzieli na dwa rodzaje rozgrywek. Jedne są to rozgrywki drużynowe i tam są, moim zdaniem, medialnie ten sport wtedy się buduje i rywalizują wtedy kluby sportowe w różnych krajach, o tym co mówiliśmy, i są też te rozgrywki później europejskie oraz zawody indywidualne. I teraz, żeby startować czy to w Mistrzostwach Świata, w Europy, czy Igrzyskach Olimpijskich, no to wtedy pracuje się już tylko na swoje konto, a pracuje się w sposób taki, że się startuje w turniejach międzynarodowych, indywidualnych, buduje się swój ranking poprzez wygrywanie meczy. No i jeżeli się ma odpowiedni ranking, to się awansuje na imprezy rangi mistrzowskiej bezpośrednio, a jeżeli nie, no to wtedy każda federacja wysyła też na turnieje dodatkowe, eliminacyjne, gdzie można, jeszcze tam jest kilka miejsc, żeby dołączyć do takiego turnieju indywidualnego. Kwalifikacja olimpijska. Ale jak zawodnik, który startuje właśnie ten indywidualnie, rozumiem, też normalnie startuje w tych rozgrywkach drużynowych, czy nie? Tak, czy to faktycznie jest oddzielnie, że trzeba całkowicie inny cykl treningowy robić, inaczej się przygotowywać? Jeżeli dodamy te wszystkie rzeczy do siebie, to Wandzi też się może wypowiedzieć już w tym swoim najlepszym okresie startowym, to miał tych zawodów mnóstwo, bo to z ligi się jechało na turnieje, albo odwrotnie, tego czasu na treningi było bardzo mało, ale no to trzeba łączyć, bo z jednej strony, jeżeli zawodnik jest dobry, no to też musi zarabiać jakby na siebie, na swoją przyszłość, i to wtedy są gdzieś te rozgrywki ligowe, bo w turniejach indywidualnych, jeżeli się nie wygrywa, to tam nie ma jakichś takich pieniędzy jak w tenisie ziemnym, że w pierwszej rundzie ileś tam jest tysięcy dolarów, tylko tam jest pula całych turniejów, to jak teraz jest, nie wiem, 50 tysięcy dolarów, to jest dobrze, więc to są całkiem inne pieniądze. Więc te rozgrywki indywidualne to jest dla takiego prestiżu i spełnienia jakby siebie i przede wszystkim dla siebie, tak. Myślę, to się robi, a rozgrywki ligowe, no to tam są dla zawodników pieniądze i jakby budowanie tego swojego finansowego. Bo to jest tak, że jeżeli zdobywasz ranking światowy indywidualny, im wyżej, im łatwiej znaleźć klub europejski w Europie, tak? Czy tam do Bundesligi, czy francuskiej ligi, klub wysyła już, albo ty szukasz klubu, różne oferty. Jeżeli powiedzmy jesteś pierwsze 20 czy tam 30 świata, to już zaczyna taką kwotę, już naprawdę powiem, że niektóry dyrektor firmy takie pieniądze nie zarabia. Także pod tym kątem zawodnicy chce zdobywać ten ranking. Tak? I zarazem też ranking od razu, światowy od razu też odbija na Igrzyska Olimpijskie. Zawodnicy bardzo dbają, żeby utrzymać ten wysoki ranking, gdzie startować, gdzie nie startować, gdzie nie tracić punkty, gdzie mam lepszą formę startować.
i tam mogę uzyskać lepsze punkty później. Przed igrzyskami olimpijskimi to patrzymy na ten ranking i wtedy powiedzmy pierwsza 50 świata to już mają pewny gwarantowany start indywidualny. Nie? No dobrze, porozmawialiśmy sobie trochę o zasadach, trochę o drużynowym, trochę o indywidualnym, czyli taki przekrój ogólnie tenisa stołowego. Ja Państwa serdecznie zapraszam na najbliższe mecze i na stronę internetową naszej gdańskiej drużyny. Warto ich wspierać. Mam nadzieję, że na najbliższym meczu tych kibiców będzie zdecydowanie więcej. Ile hala może pomieścić? Gramy na małej hali. Jest ona przede wszystkim przygotowana do prowadzenia zajęć tenisa stołowego, ale jak mamy mecze Superligi, to składamy wszystkie stoły i bardzo byśmy się cieszyli, jeżeli byłoby to, wspierało nas nawet ze 100 kibiców. A... Przyjeżdżajcie, zmieścimy się. Dokładnie. Nie ma gdzie usiąść jest, czy mają ze sobą brać krzesełka? Będziemy przynosić krzesełka, nie ma problemu. Mają gdzie usiąść, na pewno. Okej, dobrze, jeszcze jedna rzecz. Marek, jakbyś mógł, proszę cię, puścić ten krótki materiał. Przyznam się, że znaleziony w internecie przy pomocy jednego z waszych kolegów. Stratę Jakub Kosowski. Ależ niesamowite, szanowni państwo, teraz zagranie. Tak grają najlepsi tenisiści stołowi w Europie i na świecie. Tak, Van G. Jak to było możliwe? To wykumałeś, że teraz, że trafisz, byłeś pewny? No takie zagranie to już nieraz na treningu się wydarzy. To jest taka reakcja... Intuicja. Intuicja. Nie. Czyli to lata doświadczenia robią swoje. Tak. Lata gry po prostu. Czujesz tą piłeczkę. Tak. Czujesz gdzie tak, ona jest? Początkowo było trudno skumać, że ty odbiłeś. Nie? Co oni mówią? Niesamowicie. No dobrze, to teraz jeszcze szybka informacja. Jak widzieliście przed chwilą ten filmik, to teraz jest super akcja charytatywna od klubu właśnie z Gdańskiego. Kilka dni i na Allegro Fundacji Hospicyjnej, bo cała licytacja będzie na Gdańskie Hospicjum, pojawi się do wylicytowania możliwość rozegrania albo seta, albo całego meczu. Zobaczymy, kto na jakim poziomie będzie. Właśnie z naszym mistrzem, z Van G. Kwota początkowa, chłopaki, jakby to ustawić? Nie wiem, a jak do tej pory, jak były licytacje o jakich... No zawsze zaczynaliśmy od tego, żeby każdemu dać szansę. 50 tysięcy. euro, okej. Okay. Nie, a tak sobie strzelę, że zaczynamy od 100 zł okay. I lecimy do góry. Zobaczymy, jak to się nam uda. Rozumiemy, tak jak rozmawialiśmy od was z rzecznikiem, już teraz nie pamiętam. Rozmawialiśmy, u was na sali jest taka możliwość, więc jeżeli ktoś wpłaci fajną kwotę i będzie wszystko cudownie, zaprosicie do siebie, zagracie taki mecz, a my jeszcze przyjedziemy i też pokażemy, jak to wszystko wyszło. Także zapraszamy do licytacji, już niedługo wszystkie informacje u nas na naszej stronie, pewnie też u was będą na stronie wszystkie informacje na temat tej licytacji. Kończąc ten program, bardzo serdecznie wam dziękuję i jedno wam powiem, naprawdę jesteście niedoceniani i uważam, że powinniście brać udział naprawdę chociażby tutaj w Gdańsku na miejskich reklamach i wspierać gdański sport, bo no to, co w tej chwili robicie, na jakim poziomie jesteście, to jest naprawdę niesamowite, więc z naszej strony szapoba. Ja przyznaję, niedługo przyjdę do was też na mecz pooglądać. Będę kibicował za 3 albo za 4, może być? Tak jest. Razem ze mną dzisiaj byli tenisiści stołowi, Van G. Jezu, tak się nauczyłem. Dziękuję bardzo. Ale tak fonetycznie też dobrze? Van G, bardzo dobrze. Tak, dobrze. Dobrze. I trener Bartosz Gajek. Dziękuję Zapraszamy bardzo. Zapraszamy was na kolejne mecze. Paweł Oldi, klub KS AZS AWF i S Balta Gdańsk.